2020, 1 stycznia i zaczynamy od staminek na UK'a. Woohoo! Widzicie, co robi ten pan tam pod drzewem? O, już nic. A co tam się działo? No, w komentarzach. Proszę odpowiedzieć, co robił ten pan pod drzewem? Panie, panowie, w trasie na pierwszy angielski turniej. Do Epsom Downs jedziemy. Gdzie jest turniej, który się nazywa Star Bowl Championships. Nigdy jeszcze nie tańczyliśmy na tym turnieju, więc zobaczymy, jak tam jest. Siema, właśnie zatańczyliśmy drugą rundę. Czekamy na ćwierćfinał. Patrzcie, jakie ładne tło Star Bowl. I uwaga, ta ściana będzie przeniesiona i będzie na UK-u. Teraz stoi tu, a potem całą ścianę biorą i przestawiają na UK. Serio, potwierdzone info. Szykujemy się do ćwierćfinału i zaskoczę was wszystkich. Nie chciało mi się jakoś super dzisiaj bardzo nagrywać, ale G chciała, żebym nagrywał. Więc oto największa fanka vlogów. Ćwierćfinał zatańczony i bomba! Jedziemy z tym dalej, dobry komp. Utwory cały czas długie. Ale co tam? Czemu nie? Przygotowani jesteśmy, więc... Stamina practice przed UK-em, tak jest. Od 1.16 finału. Długie utwory, spoko. Jedziemy. Półfinał zatańczony. Grażyna jak zwykle szczęśliwa, sprawdźmy. Tak jest. No i czekamy na wyniki i czekamy na finał. Zobaczymy, mamy godzinę równo. Muza na żywo, dalej długo grają, więc czwarta runda. Piątą chętnie też zatańczymy. Więc Star Bowl Championship, czekamy na finał. Grażyna mi każe szybko się pewnie zaraz przebierać. No, bo już trochę do domu spać. Turniej się skończył i byliśmy w finale. Czwarte miejsce i fajnie. Grażyna sprawdza hajsik. Jest, mamy za co jeść. Dobrze, bo przeczytałem wywiad z Markusem i z Karen i oni mówili, że trzeba jeść i spać dużo. Więc przed UK-em mamy za co jeść. Czwarte miejsce. Od 1.16 dużo się rund tańczyło. Wpierdziel jest i fajosko. No i co po turnieju, co można zjeść o tej godzinie? McDonaldzik wjeżdża. Grażyna mówi, że wszystko ją boli po turnieju. Tak, i nawet ma palca zdartego. Ale nie będziemy tego nagrywać, bo wygląda... Jutro już lesonsy, więc trenujemy dalej. A w sobotę i w niedzielę dwa turnieje. A później kolejne dwa turnieje. I jeszcze trzeci turniej, więc generalnie... Praktycznie w tydzień zatańczymy jeszcze, uwaga, 5 turniejów. Very nice. Generalnie mógłbym się nie kąpać już i pójść po prostu spać. Ale Grażyna powiedziała mi, spociłeś się strasznie i musisz iść się kąpać, bo jesteś brudasem. Dzień dobry! Kolejny dzień, już dzień po turnieju. Jedziemy na lessonsy. Zaraz się dowiemy, co było pro, a co nie było pro, co jeszcze poprawić. No i co, lessonsy, trening i pojutrze znowu turniej. Co za hardcore. I dojechaliśmy do studia, gdzie już śmiga tam obok studia, co? Dźwięki! No tam sobie chodzą. Dance Dynamic. Grażyna nauczyła się tak na lekcji science. Wow. Dynamicznie. Gdzie jesteśmy? W Starlight'cie, w historycznym miejscu, gdzie uczył Billy Bobby Irving. A teraz za chwilę mamy lessonsa z Karen albo z Markusem, nie wiem, Hilton. No generalnie, legendarne studio, legendarni tancerzy sobie. Pro. Kolejny dzień, nie ma lipy. Pojutrze turniej. Jest przed siódmą, musieliśmy dzisiaj o 6.30
wyjechać z hotelu, bo mamy lesonsy w centrum Londynu o 9:00, ale trzeba wyjechać wcześniej, żeby tam dotrzeć, bo to samo centrum Londynu i Grażynka się wyspała bardzo, nie? Nie, ale ja jestem pełen energii. Wystarczy, że jedna osoba w parze jest chętna do działania, pociągnie za sobą drugą, prawda? Tak jest. Będziemy się uczyć dzisiaj ciągania, Wendy. Jazda. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Piccadilly Circus. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy właśnie lekcję z Andrew Sinkinsonem w hotelu tutaj w samym centrum Londynu i to jest fajne w tańcu towarzyskim też, że odwiedzasz takie eleganckie, prestiżowe miejsca, tam sobie potrenujesz i normalnie jako turysta to byś tylko tutaj się przeszedł, zobaczył okolice, a ty wbijasz do takiego fajnego hotelu, zaraz zobaczycie jaka ładna salka tam jest. Tam sobie podęsisz, no arystokracja, elegancja i szlachta. I nie zaściankowa, o nie, nie. Prawdziwa szlachta z godłem rodłem. No i tyle. Ty mamy za chwilę właśnie w tym hotelu. Ale najpierw idziemy sobie na kawunię. Taki London, panie, panowie. O! Budziecie na vlogie. Czas na śniadanko. Śniadanie dzisiejsze przed dzisiejszym turniejem. Grażyna jak zwykle wygląda wspaniale. A ja dziś wyglądam tak. Już za chwilę kolejna runda, już ćwierćfinał kategorii zawodowców. Wszyscy tańczą. Amatorzy obecnie, Grażyna już się przygotowuje, rozgrzewa. A ja chillera. Po co za wcześnie się tutaj nakręcać? Wyjdę i zrobię swoje, a co tam? Każdy ma swoje podejście. G musi wcześniej się przygotować, tak dalej, ja sobie posiedzę. Why not? Panie i panowie, półfinał zatańczony, szyściutko pod rząd. 12 par na niedużym parkiecie, więc całkiem niezły challenge z floorcraftem. Ale spoko, daliśmy radę. Nawet tak kondycyjnie strasznie się to nie czuło. No zobaczymy, czy będzie finał. Jedziemy z tym dalej. Grażyna, jak ty się czułaś? Dobrze się czułam. Dobrze. Mój partner bardzo dobrze tańczył. Wow, powiedz jeszcze głośniej, bo kamera nie złapała. Mój partner bardzo dobrze tańczył w półfinale. No i byliśmy w finale, zajęliśmy ostatecznie znowu czwarte miejsce, drugi turniej. Dobrze, nawet cztery rundy dzisiaj poszły tak szybciutko, więc jutro jeden dzień przerwy na to, żeby dojechać do Bournemouth. I później już tańczymy risingi na następny dzień, a jeżeli dobrze pójdzie, to 6 rund, tak? Ta, 6 rund, więc... Dobry, dzień dobry, dotarliśmy do Bournemouth, zameldowaliśmy się już w hotelu. Byliśmy przed chwilą u naszego sponsora obuwia tanecznego Freed of London. Dostaliśmy zapas butów na cały rok. Super sponsor, super buty, bardzo fajni ludzie, którzy tam pracują. No i muszę powiedzieć, że jestem dumny, że taka firma z tradycjami, z historią nas sponsoruje i wspiera. Bardzo jestem za to wdzięczny. No i jutro już będzie szansa, nowe buciki na sezon 2020 przetestować właśnie na UK-u. Bilet na 20:49, dzień przed startem. I gdzie my idziemy? Gdzie my idziemy? A no idziemy jeszcze do hotelu drugiego, nie naszego, bo Grażynka ma czesanko. Gdzie? Gdzie jest? To Dominik. Dzień dobry. 8 rano, już uczesani. Grażyna nawet uczesana i pomalowana. Ja jeszcze nie. Idziemy na śniadanko, szybciutko coś zjeść i walimy na salę. Krótka rozgrzeweczka i przygotowujemy się do startu. Jeszcze prasowanko, parowe sukienki. G będzie... Może się nagrzała. Może się nagrzała, nie wiem. A ty się nagrzałaś? Ja się
Jeszcze grzeje się. Jeszcze się grzejesz, ja też. Nogi, pamiętajcie. Zawsze trzeba rozgrzewać. Dobrze nóżki. Poranna część UK'a zatańczona. Pierwsze trzy rundy za nami. Następna runda to ćwierćfinał. Mamy jeszcze sporo czasu, bo tańczymy dopiero o 19.45, a jest 15. Część wieczorowa, jeszcze publika pusta. My się szykujemy do startu, ale jeszcze mamy czas, więc nie ma spinki. Nie będziemy nagrywać nic pomiędzy rundami, bo mamy wszystko pod rząd. Ale idziemy z tym. Trzymajcie kciuki. Uwaga! Zrobiliśmy finał na UK-u w Risingach. W zawodowcach. Zajechani jesteśmy na maksa. W szczególności ja, Grażyna to przetrwała. Zobaczymy, jak będzie z wynikiem, ale no cieszę się już na maksa. Boom! Dzień dobry! Kolejny dzień. Pod rząd ciśniemy. Dzisiaj jest Open Professional. Wczoraj były Risingi. Nie nagrałem już nic później wyników, bo byliśmy padnięci i poszliśmy spać. Nie było łatwo iść spać, ale trzeba było iść spać. Zajęliśmy ostatecznie 5. miejsce. Cieszymy, że zrobiliśmy finał, to był nasz cel, więc cel został osiągnięty, a wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dzisiaj Open Professional, walczymy dalej. No i zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Nastawieni dobrze, trochę wiadomo, zmęczeni po wczoraj, ale siły, motywacja i tak jest. Dużo pozytywnych komentarzy po wczorajszym dniu, więc to też mega ważne. Dzień dobry, gdzie my jesteśmy? Mediolanie. Lanie. W Mediolanie jesteśmy hardkorami, wariatami. I jeszcze jeden turniej. Policzyłem, zatańczyliśmy już 86 tańców w tym tygodniu. Zobaczymy, ile jutro jeszcze do tego dodamy. Nice. Dotarliśmy do Włoch. Oczywiście Włosi nie lubią pracować cały dzień, więc kuchnia, restauracja dopiero 19, więc zrobiliśmy zakupy. I pani G, proszę bardzo, tutaj nam szykuje już przekąski, lunchik, antipasti, burrata, mięsko, takie typowo wegańskie. Krótkie podsumowanie UK-a jeszcze w kategorii zawodowców. Doszliśmy do rundy top 48 i niedużo nam zabrakło do ćwierćfinału. Fajnie by było wejść do tej ćwiartki, ale spokojnie. Na następnym turnieju to zrobimy. Będziemy się do tego przygotowywali na pewno. Już jest obstawa mega mocna w tych rundach, więc trzeba wygryźć parę par, żeby tam się znaleźć i będziemy to robić. I co później, Grażyna? Jedno wielkie odpoczywanie, prawda? Czas na regenerację, na przemyślenia, na relaks. I będziemy sobie odpoczywać z porządne, powiem wam, 6 godzin. I to będzie w podróży z Włoch do Polski, bo zapierdzielamy na salę dalej. Ale absolutnie nie marudzę. Absolutnie tak. Lubisz to. Sadomaso. I jedziemy dalej. Inaczej się nie da, no po prostu. Chcesz, to grzejesz. To wideo. Takie lody. Trochę. Jak widać, Grażyna ma świetny humor dzisiaj na Milano. Ja też mam dobry, więc będzie ciekawie. Pierwsza runda zatańczona. Wróciliśmy do hotelu, bo mamy do następnej rundy aż 4 godziny, więc teraz jest czas na trochę relaksu. Trochę czuć, że to już jest 5. turniej. Nóżki troszkę bolą, ale no mimo wszystko były 2 dni na jakąś tam regenerację, więc damy radę dzisiaj. Za 4 godziny następna runda, jesteśmy dalej, walczymy. Wracamy na salę, pospaliśmy sobie. Jeżeli ktokolwiek ogląda już tą część vlogu, to chciałem pogratulować i jestem w szoku, że tak długo wytrwaliście, bo
Dzisiejsza edycja tego vlogu jest bardzo długa, bo było dużo turniejów. Starałem się to zrobić najkrótsze jak się da, ale super krótkie i tak nie będzie. Więc brawo, że ktoś wytrwał. Kolejna runda zatańczona, dostaliśmy się do ćwierćfinału, a za 2 godziny kolejna runda, idziemy do sklepu coś do jedzenia ogarnąć. Bo dostaliśmy się do półfinału, było dosyć ciasno dzisiaj, trzeba było wywalczyć sobie to miejsce i się udało, więc fajnie. Mieliśmy dużo czasu, jest 21, a 22.30 tańczymy, więc trochę przerwy znowu w pokoju i teraz wracamy już na salę i szykujemy się do połóweczki. W gali już nie tak dużo tancerzy zostało, ale to co zostało po tancerzach to syf, jak zawsze. Na każdym turnieju. Co prawda ta nie ma śmietników, więc jest jakieś tam wytłumaczenie, ale duża, pusta szatnia. Zadyma, 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 zaraz półfinał, jazda. Półfinał zatańczony, tańczyło się dobrze, daliśmy z siebie naprawdę maksa, ogarniamy się, przebieramy się i za chwilę zobaczymy jak tańczą właśnie finaliści, żeby wiedzieć do czego dążyć. Dzień dobry, jest 5.50, dotarliśmy na Milano Centrale, czekamy na swojego busa, kawunia jeszcze, ostatni włoski croissancik. Wracamy do domu. Wczoraj zajęliśmy 8 miejsce, czyli tak naprawdę wycisnęliśmy maksa, jakiego można było w tym półfinale, bo wyżej już się naprawdę nie dało. 7 była para, która jest w półfinale UK-a, zawodowca w Openie. Na finale też na 6 miejscu, no 5, takie pary, że uhuhu, jeszcze nie dziś, ale wkrótce. Więc 8 miejsce, bardzo zadowoleni, Grażyna szczęśliwa i wcina croissana. Ole pyszny. Dotarliśmy do domu. Kończy się ten vlog, a zaczynają się przygotowania do Blackpool.